wiedzą, że Tomasz Golob to ikona polskiego żużla, który osiągnął najwięcej polskich żużlowców. I nie wiem, co by zrobił Polski Związek Motorowy, to nie wyrazimy swojego uznania i satysfakcji, że mieliśmy, mamy takiego wybitnego zawodnika. Ponieważ Tomasz podjął parę lat temu decyzję, będzie sukcesywnie, nie raptownie kończył swoją karierę, a sukcesywnie w roku ubiegłym poinformował, że kończy swoje występowanie w indywidualnych mistrzostwach świata na żużlu, czyli Grand Prix, a w tym roku postanowił, że zakończy karierę jako reprezentant Polski, który będzie, będąc kadrą, ubiegał się o to, aby znaleźć się w drużynie startującej w rywalizacji w sezonie 2016. I uznaliśmy, że właśnie mecz Polska reszta świata w dniu 15 maja jest z jednej strony bardzo dobrą okazją, aby Polski Związek Motorowy, kibice, wszyscy, którzy uwielbiają Tomka Goloba, wyrazili mu słowa najwyższego uznania i podziękowania za pracę jako żużlowca, reprezentanta Polski, a jednocześnie, aby dać satysfakcję Tomkowi, pokazania się, od niego będzie zależało, tak jak powiedział tutaj trener Marek Cieślak, czy Tomek będzie chciał wystąpić i pojechać w jednym, dwóch biegach, czy pokazać się, tylko wszystko będzie zależało od niego. My uważamy, że to się Tomaszowi należy od nas i jestem głęboko przekonany, że ta informacja powinna zwiększyć również zainteresowanie kibiców, szczególnie z Warszawy, którzy nie mają na co dzień do czynienia z żużlem, aby w niedzielę o godzinie 14 mogli przyjść na stadion, zobaczyć żużel w najwyższym wykonaniu, a jednocześnie podziękować Tomaszowi za jego wieloletnią, wspaniałą karierę reprezentanta Polski na żużlu.